Około godziny 18:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednym z salonów samochodowych w Tarnobrzegu tutaj, na ulicy Sienkiewicza. Na miejsce zadysponowaliśmy natychmiast swoje zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Tarnobrzega oraz dodatkowe siły i środki jednostek OSP z terenu powiatu. No, na miejscu okazało się, że pożarem objęta jest górna kondygnacja tego budynku. Działania, właściwie prowadzenie działań od wewnątrz było uniemożliwione, w związku z tym podjęliśmy działania z drabiny samochodowej, czyli generalnie działania prowadziliśmy z zewnątrz. Utrudnienie tych działań było spowodowane tym, że lekka konstrukcja tej górnej kondygnacji spowodowała szybkie rozprzestrzenienie się pożaru na całą tą kondygnację, a dodatkowo zgromadzone tam materiały łatwopalne w postaci opon i kół samochodowych powodowały właśnie wysoką temperaturę i silne zadymienie nie tylko w okolicy pożaru, ale również na terenie całego miasta. W działaniach wzięło udział 54 strażaków w sumie, Państwowej Straży i Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodatkowo dysponowaliśmy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z terenów powiatów sąsiednich w postaci właśnie sprzętu wysokościowego, drabiny samochodowej ze stalowej woli i podnośnika hydraulicznego z Mielca. Również na miejscu pracował specjalistyczny pojazd, który miał za zadanie uzupełnianie aparatów ochrony dróg oddechowych ratowników, ponieważ, tak jak wspomniałem, panowało silne zadymienie. Działania były prowadzone do godziny 0:30 po północy, także dosyć długa i skomplikowana akcja. Trzeba zaznaczyć, że w tym pożarze nikt nie ucierpiał z ludzi. Wszyscy zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce, jak również mienie, które było zgromadzone w postaci pojazdów w salonie samochodowym i na warsztacie w serwisie w dolnej części tego budynku, zostało ewakuowane w bezpieczne miejsce. Dlatego to wszystko zostało uratowane, no i niestety konstrukcja budynku uległa spaleniu. Wstępna przyczyna, jaka została ustalona, prawdopodobna przyczyna, to nie jest ostateczna przyczyna, ponieważ ostateczną przyczyną na pewno będą się zajmować organy policji i prokuratury, została ustalona jako zapuszczenie ognia.